Maciej Kmiecik, witam w kolejnym wydaniu rozmów nie tylko o sporcie. Dziś porozmawiamy o koszykówce, o tym sezonie, który trwa, choć dla koszykarzy Arget BM Stali Ostrów już się zakończył. Moim gościem prezes klubu Bartosz Kalesiński. Witam serdecznie. Witam Maciej, witam Państwa. Bartek, chyba taki jeden z najbardziej szalonych sezonów w ostatnich latach w koszykówce w Energa Basket Lidze. No bo Legia z szóstego miejsca 3-0 pokonała mistrza Polski, 3-0 pokonała Anwil Włocławek. W drugiej parze też niesamowite rzeczy się dzieją. Śląsk remisuje 2-2 z grupą Siedlecy Czarnymi. Słupsk, gdzie pokonał dwa razy w Słupsku tą drużynę wysoko. Przegrał w gigantycznych rozmiarach u siebie. Jak ty na to zapatrujesz się, to co się dzieje w tej chwili właśnie w tej decydującej fazie sezonu? No koszykówka pokazuje w pełni swoje piękno, tak? To piękno dla niektórych jest w tym pozytywnym znaczeniu, a dla niektórych w tym negatywnym. No, dla nas bolesne takie. Tak, dla nas ten play-off okazał się nie taki, jak sobie gdzieś tam wszyscy w Ostrowie i w regionie wymarzyliśmy, bo oczywiście te plany były zupełnie inne, no ale tak to bywa w sporcie. Nikt nie ma patentu na to, żeby ciągle odnosić sukcesy. No, aczkolwiek, wiadomo, ten finisz nam nie wyszedł, ale pamiętajmy o tym, co się działo przez cały sezon, tak? Bo i Puchar Polski, przecież jest wiele klubów, jak nie większość klubów, które marzą o tym, żeby raz w swojej historii zdobyć jakieś trofeum. Nam się udaje praktycznie siódmy sezon od 2015 roku i tylko ten pierwszy sezon był bez trofeum, bo tego sezonu 19-20 pandemicznego nie liczę, także no to jest wyborna rzecz, aczkolwiek na pewno gdzieś tam w środku jest jakiś taki żal, takie rozgoryczenie i niedosyt po tym, po tej fazie playoffu. Właśnie, Puchar Polski, kolejne trofeum do klubowej gabloty dołożone, drugie w historii. No i trofeum, które daje przepustkę gry, rozpoczynania przyszłego sezonu, gry o Suzuki Super Puchar Polski. Tego trofeum jeszcze w klubowej gablocie nie ma. To gdzieś tam też jest chyba motywacja, żeby udanie zacząć sezon i dorzucić ten brakujący laur. No tak, to będzie trzecie podejście po Kaliszu i po Wałbrzychu. Teraz będzie trzecie podejście do Suzuki Super Pucharu Polski. Rzeczywiście brakuje tego trofeum. No i co? To jest no, jeden mecz. To jest takie. Tak. Do tej pory nam się dwukrotnie nie udało. Najpierw Anwil, później Zastal przed rokiem, także do trzech razy sztuka, no nie może być inaczej. A zdiagnozowaliście już, co się stało z drużyną, jaka była przyczyna tego, że no nie udało się grać dalej, nie walczymy teraz o medale, o obronę tytułu? No na pewno to, że Legia trafiła idealnie z formą, u nas gorzej było z tą formą. Nie chciałbym mówić o takich szczegółach stricte jakichś takich szatniowych, tych sportowych, bo to, co się dzieje gdzieś tam w szatni, no to zawsze zostaje w szatni. Nie do końca to wszystko funkcjonowało, wyglądało tak jak powinno, bo oczekiwania i potencjał tego zespołu był naprawdę duży, zresztą oni to wielokrotnie udowodnili, ale też trzeba przyznać, że Legia no, od początku tych playoffów gra świetnie, narzuciła swój styl grania, my się w tym nie odnaleźliśmy, wiele złych decyzji, brak skuteczności, no i to wszystko się tak nieszczęśliwie gdzieś tam dla nas potoczyło. Można powiedzieć, że tak trochę pechowo, bo jedna porażka mniej w sezonie zasadniczym i mistrz Polski grałby z drugiego miejsca, z siódmym rywalem, drużyną z Torunia, która była dużo łatwiejsza do ogrania. No ja już w listopadzie, jak przegraliśmy ten niefortunny mecz wtedy w Radomiu, to gdzieś tam już miałem takie myśli, oby ten mecz gdzieś nam się nie odbijał czkawką, no i niestety odbijał się. Takich tych pojedynczych meczów można by było z no jeszcze Słupsk na początku stycznia, później też ten przedostatni mecz rundy zasadniczej tam w Zielonej Górze, gdzie jeden rzut punkt, na zwycięstwo tak. Był Damiana Kuliga. No tak to bywa po prostu w tym sporcie. Trzeba być skoncentrowanym, skupionym przez całą rundę zasadniczą, a przede wszystkim w fazie play-off, bo play-off to piękno tego sportu i play-off potrafi zaskakiwać. Trener Igor Miejczyk już raz przegrał z pierwszego miejsca. Gdzieś tam się historia prawie powtórzyła w tych playoffach. Co dalej właśnie z trenerem? Jak to wygląda sytuacja? Generalnie my jakby podjęliśmy taką decyzję, że trzeba trochę ochłonąć, żeby ten cały kurz opadł. I to nie tylko chodzi o klub, o władzę, ale też i o sponsorów, o kibiców, żeby gdzieś tam sobie nabrać trochę dystansu do tego wszystkiego, żeby na gorąco gdzieś czegoś nie oceniać, nie podejmować jakichś takich gorących, pochopnych decyzji, ale już te prace w różnych aspektach pod kątem kolejnego sezonu trwają, jeżeli chodzi, bo kibiców zawsze interesują konkrety, czy trener zostanie, czy nie zostanie. Igorowi się skończył kontrakt. Co będzie dalej w tym momencie nie wiemy, bo tak jak powiedziałem, myślę, że najbliższe tygodnie gdzieś
dają odpowiedź, jak to będzie wszystko wyglądać. A to kiedy zabieraliście jakiś taki czas? No bo wiadomo, i trener może szukać lub szuka czegoś nowego, jak kontrakt mu się kończy, no i wy musicie mieć jakąś alternatywę. Nie dawaliśmy sobie jakiejś konkretnej daty. Wiadomo, że trzeba też skonstruować budżet, trzeba porozmawiać i z władzami miasta, i ze sponsorami. Też cały czas aktywnie działamy, żeby pozyskiwać nowych sponsorów, także to jest taki moment, że mimo, że po sezonie, że nie ma emocji sportowych, to tej pracy takiej, która jest teraz niewidoczna, ale ona będzie procentować w późniejszym okresie, jest cała masa. Ważne kontrakty ma dwóch zawodników tylko, tak? Kuba Garbacz i Kuba Wojciechowski, to jest dwójka z ważnymi kontraktami. A pozostali gracze gdzieś rozważacie, czy na razie czekacie na tą przede wszystkim? Nie, to musi trener. Czy to będzie Igor, czy będzie nowy trener, tutaj już musi decyzję podejmować trener, bo to trener zawsze odpowiada za zespół, trener buduje ten zespół, każdy trener ma swoją koncepcję, także to wszystko w gestii trenera. Andrzej Urba jako pierwszy trener też gdzieś tam taka opcja jest rozpatrywana, no bo on jednak pracował z uznanymi już trenerami, wiele się nauczył, sam też poprowadził jeden mecz z Anwilem do zwycięstwa. I to był wtedy w tamtym sezonie bardzo ważny mecz, tak. Zwycięstwo bardzo ważne w kontekście później tym playoffowym. Mówię, nie chciałbym mówić o konkretnych, nie chciałbym mówić, czy Andrzej się nadaje, czy się nie nadaje i tak dalej, bo to wszystko też wymaga takiej dogłębnej analizy, spojrzenia na te rzeczy z różnych stron, żeby podjąć tą najbardziej optymalną, trafną decyzję, no bo to jest ta kluczowa decyzja. W tym minionym sezonie graliście w europejskich pucharach Champions League. Coś o przyszłości słychać, no bo wiadomo, no, tam można dostać zaproszenie też pewnie bez sukcesu na krajowym podwórku, ale gdzieś próbujecie się dobić do tych europejskich pucharów, żeby jeszcze gdzieś kontynuować tą przygodę, która była już rozpoczęta jakiś czas temu? Generalnie to była świetna przygoda, tak? Bo to i znakomici zawodnicy, i znakomite drużyny. Ta hiszpańska drużyna Manresa dotarła przecież do wielkiego finału i w tym wielkim finale przegrali z Teneryfą, także to pokazuje, do jakiej grupy trafiliśmy. Pełne trybuny. I jak wyrównane boje z tym Baxi Manresą były toczone. Niewiele, no też szczególnie ten mecz tam w Hiszpanii, to tam naprawdę na wyciągnięcie ręki, ale mega doświadczenie. Odnośnie nowego sezonu i europejskich pucharów, to tutaj trzeba poczekać na zakończenie sezonu w polskiej lidze, tak? Bo jest i miejsce w Eurocupie, i miejsce w Lidze Mistrzów, może będzie druga drużyna gra w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów. Też ta sytuacja się zmienia poprzez to, że nie będą grały drużyny rosyjskie, nie będzie drużyn ukraińskich, nie będzie drużyn białoruskich, także tutaj to też powoduje, że te puchary też jakby pozmieniają się, gdzieś się porobią wakaty w tym wszystkim i ta liczba miejsc dla poszczególnych krajów też na pewno ulegnie zmianie. A tym, co zrobiliście, jak pokazaliście się na tej arenie europejskiej, to gdzieś tam też może zaprocentować właśnie? Na pewno, bo tam było przed startem w Lidze Mistrzów było wiele znaków zapytania, jak z każdej strony i sportowej, i organizacyjnej, i logistycznej sobie poradzimy. Po uczestnictwie w Lidze Mistrzów same pochlebne opinie i od władz Ligi Mistrzów, i od klubów, które tutaj gościły, także gdzieś tam w taki fajny sposób po raz kolejny zaznaczyliśmy tą obecność Ostrowa Wielkopolskiego i klubu na arenie europejskiej. Zainteresowanie chyba też było, bo jednak kibiców nawet było więcej chyba na tych meczach w europejskich pucharach. Gdzieś to tak chyba różnie się wahało, ale generalnie na pewno te mecze Ligi Mistrzów, to praktycznie każdy mecz to był komplet publiczności, także na pewno zainteresowanie było. Jeżeli byłyby takie możliwości, bo to przede wszystkim też budżetowe, bo zagrać w Europie z nieodpowiednim budżetem, to lepiej tego nie robić, tak? Także jeżeli to się wszystko udałoby spiąć, to na pewno warto byłoby grać w Europie, no bo to jest mnóstwo korzyści i tych sportowych, i też dla kibiców, tak? A propos budżetu, bo gdzieś tam byliście postrzegani w tym sezonie, szczególnie przez media ogólnopolskie, jako ten najbogatszy klub z największym budżetem. Tak faktycznie było? Nie. To tak już generalnie od kilku lat się gdzieś tam utarło, że szczególnie na Twitterze gdzieś kibice mówią, że ten klub ma największy budżet, najwyższy. Ja wiem mniej więcej, jak wyglądają kontrakty w innych klubach i te kontrakty, które były u nas, to nie były najwyższe kontrakty w... Z czego wynikało właśnie to zrobienie takiego krezusa z Ostrowa Wielkopolskiego? Szczerze nie wiem. Nie wiem, z czego to wynika. Na pewno faktem jest to, że jakby opinia o klubie, tak, i o tej sferze finansowej i organizacyjnej, i o terminowości, to wszystko powoduje, że ona jest bardzo dobra i być może wokół tego gdzieś kibice sobie wytworzyli taką opinię, że tutaj jest najbogatszy. A to chyba też właśnie dziennikarze ogólnopolscy tak postrzegają właśnie
na WP Sportowe. Tylko Fakty też, często można było przeczytać. Tylko też sam dobrze wiesz, że tych dziennikarzy sportowych to już w kraju zostało niewielu, a w koszykówce to naprawdę nie wiem, czy na palcach jednej ręki byśmy mogli policzyć. Nie? No ale generalnie mimo wszystko, na nawet, pewno to nawet był... jak nie mieliście największego budżetu, to byliście gdzieś tam uważani jako jeden z faworytów. Szczególnie tak. po tej serii, tam chyba 13 zwycięstw z rzędu, tak. licząc puchary, to wtedy gdzieś tam drużynę już postrzegano jako zespół kompletny, który no rzucając po 20 trójek w meczu, zrzucając chyba 5 meczów z rzędu po 100 punktów, no to gdzieś tam siłą rzeczy chyba no, uważano nas za faworyta, tak? Bo choćby sam fakt, że byliśmy drużyną, która klubem, który bronił Mistrzostwo Polskie, no to powodowało, że wszyscy chcieli bić tego mistrza. Budżet był bardzo wysoki. To też zasługa i władz miasta, i wszystkich sponsorów, którym dziękuję bardzo gorąco za to. To był najwyższy że każdy... budżet w historii ostrowskiej koszykówki? Tak. Mhm. To tutaj nie ma jakby wątpliwości, dlatego tym bardziej ja chylę czoła przed wszystkimi, począwszy od kibiców, przez władze miasta, przez sponsorów, że razem potrafiliśmy coś takiego stworzyć, razem budujemy tą koszykówkę, bo sam dobrze wiesz, że teraz w obecnych czasach pozyskanie nie na jest działalność łatwo. Klubu przysłowiową złotówkę to jest rzecz wielka. A generalnie udało się spiąć wszystko i tak dalej? Ten budżet jest jakby zamknięty, zakończony? Czy... Znaczy, sytuacja różnie też w jest różnych taka, klubach się też mówi, trzeba, nie? też trzeba też pamiętać o tym, że to, że my odpadliśmy pod koniec kwietnia, to nie powoduje, że te kontrakty są anulowane, tak? Bo kontrakty są 10-miesięczne, kontrakty są na jeszcze maj i czerwiec, także te rzeczy, które są związane z tym sezonem, z zamknięciem, rozliczeniem, to wszystko jest w trakcie przed czyli nami, takiego no bo tak to wynika. Zabezpieczenia nie było, że odpadają w kwietniu, to od maja nie... Specyfika w koszykówce jest taka, że jeżeli jesteś zespołem, który walczy o utrzymanie albo który chce walczyć o play-offy, no to wtedy podpisujesz kontrakt 8-7-miesięczny, no i później płacisz tak zwane dniówki do ostatniego meczu, tak? A w momencie, kiedy jesteś zespołem, który ma aspiracje, który ma cel walki o medale, o Mistrzostwo Polski, no to automatycznie kontrakt jest podpisywany na okres 10 miesięcy, no i bez względu na to, czy ci się powinie noga tak, jak nam się powinęła, no to musisz to wszystko realizować. Czyli także utrudniło to... wam tę sytuację, bo przecież jeszcze można policzyć, ile wpływów z biletów chociażby można było mieć z meczów, czy to dalszych ćwierćfinałowych, czy półfinałowych i finałowych, to już pewnie byłyby komplety na każdym meczu. Nie? No tak, no ja mówię, że nie chciałem do tego wracać, bo to nie tylko boli ta strona, to trochę, nie tylko ta strona sportowa, ale też wiele rzeczy takich dookoła i organizacyjnych, i finansowych, tak, bo było kilka firm takich fajnych, ogólnopolskich, które chciały też pojawiać się na meczach półfinałowych i ewentualnie finałowych. Także ten brak sukcesu odbija się nie tylko na tej sferze czysto sportowej. To porozmawiajmy o sukcesie, bo wy parę dni po tym, jak właśnie odpadliście z rozgrywek do pierwszej drużyny, ogłosiliście pozyskanie sponsora tytularnego PKN Orlen dla swojej Akademii Koszykówki. No to, to jest, też jest rewelacyjna rzecz, wydarzenie. Tak? To jest na pewno duża... Duża rzecz, znakomita firma, no i też znakomity mecenat będzie dla Akademii. To otwiera dalsze możliwości, bo ta Akademia się mocno rozwija i daje gdzieś tam kolejne możliwości, żeby jeszcze bardziej to wszystko rozwijać, żeby dzieci w Ostrowie i w regionie miały jeszcze bardziej optymalne warunki, bo mamy świetnych trenerów, którzy świetnie pracują. Dołączył do tego Dima Czeczuro, ruszyliśmy z projektem 3 na 3, także to się cały czas tam rozwija. No teraz jest 17 grup treningowych, 300 dzieci. To takiej rzeczy nie było, jeżeli chodzi o koszykówkę w Ostrowie. A jeśli właśnie słyszę o tak dużym mecenasie, jeden chyba z największych mecenasów polskiego sportu, że dołącza do klubu, to gdzieś tam kibicom pewnie świta światełka, a może wejdzie w pierwszy zespół. Są jakieś takie rozmowy właśnie? No, byłoby pięknie. Byłoby pięknie, gdyby się tak stało. Póki co PKN Orlen jest w Akademii i z tego jesteśmy dumni, szczęśliwi i bardzo, bardzo, bardzo zadowoleni. Rozumiem, że to nie były łatwe rozmowy i one gdzieś pewnie toczyły to się... Na każdym etapie, nawet jeżeli to dotyczy sponsorów lokalnych, to każde negocjacje, każde rozmowy, każde pozyskanie sponsora to wymaga wielu rozmów, przekonywania, prezentacji, przekonywania, że warto. Także to zawsze tak jest, że to trzeba trochę czasu poświęcić, ale najważniejsze, że efekt finalny jest tak świetny. No, udaje się właśnie gdzieś dobić do tych sponsorów globalnych, do marek ogólnopolskich, czy nawet ogólnoświatowych, no bo ten sukces, który mieliście w zeszłym roku, on gdzieś tam, no powiedzmy, cały czas w nazwie były te firmy lokalne, regionalne. A to jest na pewno wielka rzecz w Ostrowie, że to i też dotyczy żużla, czy piłki ręcznej, że mamy gro firm, gro ludzi, którzy ciężko zarobione swoje pieniądze chcą inwestować w sport, chcą
są też wspierać kibicami. sport, są kibicami, tak? Bo w wielu przypadkach ta reklama nie przekłada się na funkcjonowanie danej firmy, ale to są pasjonaci sportu, tych wszystkich dyscyplin i to jest wielka rzecz, że mamy coś takiego w Ostrowie, że mamy takie znakomite osoby. No i każdy z tych klubów marzy o tym, żeby dołączyli do tego właśnie sponsorzy ogólnokrajowi, czy być może jeszcze europejscy, także, ale to już wymaga wielu, wielu zabiegów, wielu pomocy z wielu różnych stron, żeby coś takiego. Bo to nie wszystko zawsze marketingiem się załatwia. Tak, dokładnie. No to życzymy pozyskania kolejnych jakichś sponsorów dalszego rozwoju, no i zbudowania takiej drużyny, która będzie walczyła nadal o najwyższe cele, być może biła się na europejskich salonach. Dziękuję Ci za wizytę w studio. Dziękuję pięknie. Jak pozwolisz, to ja Państwu bardzo gorąco podziękuję za ten cały sezon, za te wielkie emocje i za Ligę Mistrzów i za Polską Ligę. Jest Puchar Polski, także nie udało się w tych playoffach, ale to świetnie, że możemy pracować w Ostrowie, że mamy to Wasze wsparcie. Ja myślę, że cały czas to, co najlepsze, jest przed nami. Dziękuję Ci bardzo. No i będziemy sezon rozpoczynać super pucharem. Może uda się wtedy wygrać to trofeum. Ta klubowa gablota, która już jest bogata, powiększy się jeszcze o ten brakujący laur. Dziękuję raz jeszcze za uwagę. Dziękuję Państwu. Do zobaczenia w kolejnym wydaniu Rozmów nie tylko o sporcie.